Witam wszystkich bardzo serdecznie. Być może nie widać mnie często na tym kanale, ale to właśnie ja za nim stoję. Chciałabym dzisiaj tym filmem rozpocząć taką serię, o której mówiłam ostatnio na moim Instagramie, czyli sklepy, które ja polecam, sklepy z akcesoriami cukierniczymi, co można w nich kupić, w jakiej cenie, plus dodatkowo będzie jeszcze taki mały przegląd tego, co na stronie, także zostańcie do końca filmu, bo ja najpierw pokażę Wam asortyment, który z tego danego sklepu mam. I później dopiero będzie cała reszta polecajek, jak one w praktyce wyglądają, bo już jak widzicie kilka z tych rzeczy użyłam, żeby po prostu wiedzieć, o czym mówię, czy to mi się podoba, czy mi się nie podoba, jakie jest moje zdanie. Znalazłam też kilka perełek, wy swoje typy sklepów też mi dawaliście i mam nadzieję, że w niedługim czasie pojawią się też kolejne, a tymczasem zaczynamy od pierwszego sklepu, czyli tortino.pl. Tortino to jest taki sklep, w którym znajdziecie naprawdę masę różnych gadżetów cukierniczych w przystępnych cenach. Wszystko albo prawie wszystko jest w jednym miejscu, bo asortyment jest naprawdę bardzo duży. I ja sobie zamówiłam część takich produktów, których nie znałam, plus takie, które znałam i wiedziałam, że mogę Wam je polecić z czystym sumieniem. I tutaj Wam je przedstawię. I jeszcze na początku o tym wspomnę, ponieważ później mogę zapomnieć, z kodem Martyna, wszystko pisane wielkimi literami, macie 10% rabatu na zakupy w sklepie tortino.pl i rabat ten jest do wykorzystania do końca marca 2023 roku. Wszystkie linki do produktów, które tutaj są, znajdziecie w opisie pod filmem, plus dodatkowo podlinkuję Wam jeszcze produkty, które mnie osobiście interesują albo które uważam, że warto wypróbować, warto zobaczyć, czy Wam się sprawdzą, bo u mnie naprawdę świetnie zdały egzamin. I już nie przedłużając zbytnio, chciałabym zacząć może od barwników. To jest chyba taka rzecz, o którą najczęściej mnie pytacie, jeżeli chodzi o polecenia cukiernicze. Ja Wam też w takim filmie, który nagrywałam już około rok temu z moimi polecajkami, gdzie tam było po prostu cały miks wszystkiego, co tylko właściwie mam i co polecam. I tam Wam mówiłam, że wszystko zależy od tego, jakiego barwnika, do czego chcemy użyć. I też mam tutaj dwa rodzaje barwników. Pierwszy to jest taki w sporym pudełeczku marki Sosa i to jest fioletowy. Ten barwnik jest, no może nie najtańszy, ale najlepszy do makaroników, bo jak wiecie, po wymieszaniu masy makaronikowej i jej zabarwieniu, później kiedy ją pieczemy, ona się rozjaśnia i bardzo często jest tak, że ciężko nam jest wydobyć takim zwykłym barwnikiem, na przykład w żelu, kolor, który potrzebujemy, albo musimy dać dużo więcej tego barwnika, więc tutaj te barwniki proszkowe z Sosy to jest świetna alternatywa i one też nie w każdym sklepie są do kupienia. A jeżeli chodzi o Tortino, to właśnie tam macie dosyć duży wybór. A drugą taką marką barwników, które fajnie się sprawdzają, to jest cały ten zestaw barwników, który widzicie tutaj, żelowe. I te zobaczycie za chwilę w takim krótkim pokazie, jak one sobie radziły w użyciu. I jeżeli chodzi na przykład o barwienie tynku na jakieś intensywne kolory, to nie ma tutaj najmniejszego problemu. A jeżeli po prostu nie chcecie kupować jakichś dużych pojemności innych barwników, no to tutaj macie fajną alternatywę, bo tutaj jest 20 gramów w każdej tubce, więc nie jest to mało i da się go dobrze przetestować. I szczególnie jeżeli nie robicie, jakby nie pracujecie też jakoś strasznie dużo z tymi barwnikami, to jest naprawdę świetna alternatywa do barwienia masy cukrowej, do bezy, do kremów maślanych, naprawdę świetnie się sprawdzają. Także jeżeli szukacie czegoś na start i chcecie zainwestować, ale też nie wydawać nie wiadomo jak wielkich pieniędzy na początek, a chcecie wypróbować różne kolory, to właśnie taki zestaw tych barwników żelowych, kolor żel jest naprawdę świetny i one, no nie trzeba ich dużo, żeby ten kolor faktycznie był intensywny, a to jak wydobyć barwnik w kremie maślanym, który chyba najciężej właśnie się wydobywa, to też znajdziecie już na kanale, bo kilka takich filmów nagrałam, między innymi na temat czarnego tynku, więc wszystkie linki znajdziecie też w opisie pod filmem. Następną rzeczą a propos barwienia, i to wspominałam jeszcze o masie cukrowej, to są trzy masy cukrowe
które wzięłam sobie do przetestowania, bo jak wiecie, ja zawsze używam masy cukrowej Saracino do figurek i dalej Wam ją polecam. Ona w sklepie Tortino też jest do kupienia w różnych kolorach, w różnych wielkościach, gramaturach i tak dalej, więc zajrzyjcie na stronę, ale byłam ciekawa też, jak sprawują się inne masy cukrowe. I tutaj mamy między innymi Renshaw, to jest extra sugar paste, taka, to jest akurat kolor biały, 250 gramów, jak widzicie, ja już mam ją otwarte, ale ona w porównaniu z Saracino jest dużo bardziej plastyczna. Ona jest miękka cały czas już w tym opakowaniu i ja nie mam problemu jej zgniatać teraz, gdzie w ogóle jej nie używałam. A Saracino trzeba najpierw dobrze wyrobić pod wpływem ciepła, w pewnym momencie ona robi się bardzo miękka i trzeba dać jej odpocząć. Tutaj troszeczkę szybciej się z nią pracuje, ja próbowałam z niej zrobić na pewno topper, podklejałam wydruk cukrowy i on się trzymał fajnie, więc ta masa mimo tego, że jest bardzo elastyczna, to ona nam później fajnie zasycha i faktycznie ten kształt trzyma, więc nie musicie się bać o to, że ona będzie gdzieś tam cały czas miękka, bo naprawdę dobrze się sprawdzała. I tak samo na bok tortu, bez żadnego problemu, fajnie się z nią pracuje, wałkuje się bez żadnych komplikacji. Drugą taką masą bardzo plastyczną, tu Wam podlinkuję, bo to jest bodajże jakaś masa plastyczna duńska. Tutaj jest czerwona terakotowa masa cukrowa uniwersalna. Cacao Mill ona się nazywa, taka firma. Nie jest ona jakaś zbytnio popularna i ja z niej też robiłam właśnie, podklejałam wydruk cukrowy pod tutaj na tą masę i też wszystko dobrze się trzymało. Ona jest też plastyczna, ale to jest też pomiędzy Saracino a tutaj właśnie tą Renshaw. Więc jeżeli szukacie czegoś w takiej w miarę przystępnej cenie, to może warto też zobaczyć te, bo one są w różnych kolorach. Nie zwracałam tak uwagi na to, czy te wielkości są, pojemności są jakieś tam różne, ale na pewno jest wybór kolorów. No i ostatnia z takich popularnych to jest Smart Flex i moim zdaniem ona jest już najbardziej podobna do Saracino, bo faktycznie w opakowaniu no teoretycznie mogę ją zgnieść, ale to zgniatanie idzie dużo ciężej. Fajnie się z nią pracuje, też absolutnie wysycha dobrze, topery się na niej trzymają, wydruk cukrowy, wszystko fajnie schnie, także jeżeli komuś na przykład nie jest po drodze z Saracino, a szuka czegoś podobnego, to właśnie ta masa Smart Flex też jest całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o masy cukrowe, to jest właściwie wszystko. No, Saracino podlinkuję Wam po prostu na dole, ale tam też są jeszcze różne inne na stronie tortino.pl, więc warto po prostu tam zajrzeć. Następną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, która jest taka popularna, to może jak już tutaj zwróciłam uwagę, to czekolada Kalebaut. Bardzo często mnie pytacie o to, jakiej czekolady używam, powiedzmy, na zamówienia, bo do warunków domowych i często do filmów, które nagrywam, to z tą czekoladą jest różnie, to zależy od okazji, też chcę, żeby te produkty były często dostępne dla Was od ręki, więc różnie. Natomiast jeżeli miałabym Wam polecić taką, którą faktycznie cenię za jakość, która mnie nigdy nie zawiodła, cenię za smak, to jest właśnie Kalebaut i myślę, że tutaj tej marki nie trzeba nikomu przedstawiać. Jak widzicie, też gramatura jest bardzo różna. One tutaj pokazują, też zawsze jest cała instrukcja, jak się z tą czekoladą obchodzić. Jak kupujemy te większe pudełka, w sensie opakowania, to one mają jeszcze taki klips, taki rzep, że jak otworzymy tą czekoladę, to nie musimy jej tam gdzieś zwijać gumką i tak dalej. Ona, no tutaj już płacimy nie tylko za samą czekoladę, ale też za tą całą otoczkę, która jest wokół. Mamy tutaj kropelki, czyli stopnie tutaj płynności tej czekolady i możecie sobie wypróbować albo właśnie takie małe opakowanie 400-gramowe. Smaki też są bardzo różne. Albo na przykład kupić od razu 2 kg czy 2,5 kg, nie wiem jak tam jest, nie pamiętam teraz już w tych większych pojemnościach, ale i kilogramowe są, no różne naprawdę, mają też czekoladę mleczną, gorzką, z tej białej jest na przykład Velvet bardzo delikatna, więc jeżeli na przykład szukacie czegoś do temperowania czekolady szczególnie, bo z taką sklepową to jest bardzo ciężko, da się, ale jest ciężko, to Kalebaut jest o wiele łatwiejsza właśnie w takiej pracy, czyli jeżeli chcecie na przykład przygotować sobie jakieś słodycze na słodki stół, który będzie latem i chcecie, żeby ta czekolada była cały czas ładna, żeby chrupała, bo zatemperowana czekolada jest błyszcząca i chrupie, to warto właśnie przetestować sobie takiego Kalebauta, bo te czekolady, z nimi się dużo łatwiej pracuje, tak samo jak na przykład Cake Cycles chcemy zrobić, naprawdę jest bardzo przyjemna w pracy.
I następna rzecz z tej mojej strony, tutaj z takich produktów typowo spożywczych, to jest mąka migdałowa marki Targroch i tutaj mamy kilogramowe opakowanie do makaroników albo na przykład do kruchych korpusów migdałowych. To jest bardzo fajna mąka w dobrej cenie, więc jeżeli na przykład, no nie wiem, poszukujecie tylko mąki migdałowej i nie chcecie specjalnie na stronie producenta kupować, no to na przykład wchodzicie właśnie na taką stronę jak tortino.pl i tam sobie zamawiacie, przy okazji zamawiając jeszcze coś innego, macie kod rabatowy i darmową przesyłkę, więc myślę, że jak sobie na pewno jeszcze przeszukacie tą stronę, to znajdziecie dużo, dużo więcej. Mąka migdałowa, ja jakby nie mam żadnej takiej ulubionej jednej marki, którą, nie wiem, jakoś często używam, ale akurat ta jest całkiem fajna, więc jeżeli szukacie czegoś i próbujecie na przykład swoich sił w makaronikach albo w jakichś właśnie kruchych korpusach czy biszkopcie migdałowym, to taka mąka jak znalazł. Następną rzeczą jest, dobra, jak jesteśmy przy tych produktach spożywczych, to przy nich może zostańmy, to jest pektyna NH marki Sosa. I tutaj jest taka pojemność 100-gramowa. Dla osób, które może nie interesują się tak bardzo albo nie orientują się, o co chodzi, to pektyna NH to jest chyba ta najdroższa pektyna, którą się najlepiej pracuje, czyli jak robimy jakieś konfitury, jakieś wsady do monoporcji czy właśnie jakieś frużeliny, to na takiej pektynie one wychodzą no, zupełnie inne niż na przykład na żelatynie, czy nie wiem, czy takiej zwykłej. Ona jest termoodwracalna, więc jak ją sobie podgrzejemy, zamrozimy, potem znowu podgrzejemy, to ona nam te owoce ściśnie. Czyli jak na przykład się rozpuści, a później znowu zastygnie, to trzyma tą konsystencję, jak ją zamrozimy i później rozpuścimy, to też wraca do tej konsystencji, jakby nie traci tych swoich właściwości. Ale minus jest taki, że ona generalnie jest droga. No i dla profesjonalistów, wiadomo, też te ceny są inne, a jak taki zwykły Kowalski chce sobie kupić, no to niekoniecznie chce wydać na przykład 3 czy 4 stówki na coś, co właściwie nie będzie miało dla niego aż takiego znaczenia jak w takim fachowym cukiernictwie. Więc tutaj akurat Tortino wychodzi z taką możliwością, że możecie sobie zamówić mniejsze po prostu takie opakowania i na przykład macie taką 100-gramową pektynę, możecie ją użyć i ona kosztuje chyba około 60 zł, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak na dzień dzisiejszy to mniej więcej wygląda. No i próbujecie. I ona tutaj w tych 100 gramach naprawdę na długo Wam wystarczy. Termin ważności też jest długi, więc warto się zastanowić, bo przy okazji będziecie mieli możliwość przetestowania tego produktu i zobaczenia, czy on faktycznie też się u Was sprawdza, a nie wyrzucicie kilku stów, żeby później mieć z tym problem. Następną rzeczą, którą możemy kupić w mniejszej pojemności i sprawdzić, czy nam się sprawdza, to jest m.in. masło kakaowe Kalebaut. I tu jest taka też 100-gramowa wersja. One są fajnie przesypywane, tak samo jak tamta pektyna. Tutaj jest jeszcze z takim strunowym zamknięciem. Tutaj jest teraz wszystko hermetycznie zamknięte. Musiałabym to odciąć i wycisnąć, żeby to otworzyć. No i tutaj też na przykład do zamszu jadalnego. Możecie sobie wypróbować i tutaj już macie masło kakaowe dobrej jakości, to jest takie sproszkowane, bo są też w kaletkach, ale to akurat jest w takiej wersji, no i tutaj też wiadomo, że jakość jest inna, no marka Kalebaut już mówi sama za siebie, no i też na długo wystarcza, więc jeżeli do takich domowych warunków potrzebujecie, to możecie sobie spróbować właśnie taką mniejszą wersję. I ostatnim produktem, który tutaj mam u siebie, to jest stoper i ja specjalnie nie odklejałam go całego, bo chciałam Wam pokazać, że one przychodzą, tutaj to są takie z plexi, one przychodzą całe zafoliowane z tej strony, tutaj jeszcze w takim woreczku, wszystko ładnie ozdobione i tak dalej. No i potem przed samym użyciem ściągamy sobie tutaj tą folię, dzięki czemu mamy pewność, że nam się nic nie uszkodzi, nie porysuje i będziemy mieli taki piękny lustrzany toper na tort. No i powiem Wam, że zanim zdjęłam folię, to troszeczkę się zastanawiałam, czy to nie będzie taki żółty, taki brzydki odcień złotego. No trochę zaryzykowałam, więc myślę, a może akurat. No i faktycznie powiem Wam, że jakość tej plexi jest naprawdę bardzo fajna. Tutaj nic nie są, żadne brzegi popalone, jest ten wzór jest ładnie widoczny, wszystkie takie krawędzie są gładkie.
No i przede wszystkim ten odcień złota to jest ten taki ładny, szlachetny odcień, więc jeżeli szukacie jakichś fajnych toperów, ja akurat wzięłam sobie tutaj taki na pierwszą komunię świętą, ale jest też dużo różnych innych, więc tam Was odsyłam. A teraz już zapraszam Was na dalszą część filmu, w której będziecie mogli zobaczyć, jak ja używałam różne produkty, które tutaj widzicie, oraz co można znaleźć na stronie. Przeprowadzę Was za rękę po niektórych działach i przy okazji podlinkuję, pokażę Wam, co jest jeszcze fajnego na stronie tortino.pl. No i oczywiście, zanim wejdziecie, to pamiętajcie o moim kodzie Martyna, wszystko pisane wielkimi literami. Daję Wam 10% rabatu w sklepie tortino.pl do 31 marca 2023 roku. A teraz jeszcze przeprowadzę Was pokrótce po sklepie tortino.pl, co możecie tutaj znaleźć. Krótkie informacje techniczne, czyli m.in. darmowa wysyłka od 100 zł do paczkomatów, a kurierem od 150 zł, czyli bardzo preferencyjne warunki, ponieważ bardzo często na innych stronach możemy znaleźć dużo wyższy próg, aby otrzymać darmowe zakupy. I jak możecie zobaczyć, sklep tortino.pl ma naprawdę bardzo bogaty asortyment, między innymi produkty, których nie znajdziecie na innych stronach. Dodatkowo, jeżeli przeglądacie sobie stronę kategoriami, to dopiero na końcu są wszystkie produkty, które są chwilowo niedostępne. Nie ma tutaj mieszanki, że troszkę rzeczy jest, troszkę nie ma. To, co jest dostępne, zaraz widzicie na początku, a reszta po prostu będzie za jakiś czas. Sama strona jest bardzo intuicyjna, u góry znajdziecie też kilka kategorii, które mają swoje podkategorie, więc wszystko jest bardzo łatwo do znalezienia, ale po lewej stronie możecie też zobaczyć, że jest dużo filtrów, które możecie sobie ustawić, żeby bardziej uszczegółowić Wasze poszukiwania. I tutaj między innymi znajdziecie też dużą gamę barwników, możecie je kupić osobno albo w zestawie, między innymi Color Gel, o których mówiłam przed chwilą. Ale na stronie są też barwniki z Fractala, Wiltona, Food Colors i wiele, wiele innych. Oprócz tego znajdziecie też dużo rantów większych, mniejszych, okrągłych, prostokątnych, do żelek, do monoporcji, formy silikonowe, dinary casco, o których Wam często opowiadałam. Wszystko to znajdziecie właśnie na tortino.pl. Tutaj znajdują się także różne rodzaje kartonów do babeczek, do tortów, wyższe, niższe, do ciast. Co kto potrzebuje, wszystko znajdzie właśnie na tej stronie. Myślę, że ten dział bardzo Was zainteresuje. Sporo dodatków cukierniczych również znajduje się w asortymencie sklepu, między innymi agar, pektyna, syrop kukurydziany, izomalt, pektyna NH i wiele, wiele innych. No i oczywiście nie mogę nie wspomnieć o czekoladach Kalebaut, które też są w asortymencie sklepu, ale dodatkowo macie też inne firmy i możecie sobie tutaj porównać zarówno ceny, jak i jakość. Jak i widać, niektóre produkty też są w dodatkowej promocji, więc warto zajrzeć też do tej zakładki. Jeżeli chodzi o sklep tortino.pl i moją pierwszą część polecajek cukierniczych, to właściwie byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, a cała seria pociągnie się dalej i będą też kolejne części. Już mam kilka sklepów na oku. Produktów też jest tak mnóstwo, że naprawdę będzie co Wam pokazywać, co polecać albo też co odradzać, bo
No czasami z tym jest różnie. Natomiast jeżeli szukacie właśnie jakiegoś takiego sprawdzonego miejsca, to odsyłam Was m.in. na tortino.pl. A ja już za dzisiaj Wam dziękuję. No i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów. Życzę Wam wszystkiego smacznego i do zobaczenia. Pa!